Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę Wam wykoty dwóch samic, tej i jeszcze jednej. Samice wykociły się tydzień temu, także wymodelowałem właśnie tydzień. Dokładnie tydzień, bo jedna okociła się w sobotę wieczorem, druga z soboty na niedzielę w nocy. Także o 22 jeszcze ta, którą Wam pokazuję, młodych nie miała. I pokażę Wam jeszcze samice, tą i jeszcze dwie, które zostały, bądź mają zostać dopuszczone, ale to przejdziemy w kolejnej części filmu do tego. Tu młode ostatnim razem sprawdzałem 3 dni temu, także trochę czasu już minęło i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku. Od razu powiem, że młodych jest dość sporo, ale do liczby przejdziemy sobie zaraz. Zanim zacznę Wam pokazywać, to chciałbym pozdrowić dwa kanały. Dawid Hodowca i Bartek Hodowca. I postanowiłem, że na każdym filmie, na początku, będę pozdrawiał trzy kanały, które osób, które będą po prostu tego chciały w komentarzach. Trzy, nie więcej, także będę sobie wybierał, które najprawdopodobniej te, które będą najwcześniej, będę pozdrawiał. Także co do spraw aktualnych, to Wam powiedziałem, to się na kanale jeszcze pojawi. No i teraz właśnie zaraz sobie przejdziemy do sprawdzania tych gniazd. Zaczniemy sobie od tej samiczki. Zaczniemy sobie od tej. Ona się kociła później, ale od niej postanowiłem, że zaczniemy. Po prostu u niej będzie trochę szybciej. I na samym początku chciałem rozstrzygnąć konkurs, można powiedzieć, który ogłosiłem tydzień temu na karcie społeczności. Warto czasami na kartę społeczności u mnie wpaść. Ja tam czasami coś piszę, jak nie ma filmu. I zadałem pytanie, ile młodych okociło się u mnie w hodowli. Nikt niestety nie zgadł, ale najbliżej tej liczby był Michał Wasiak, którego serdecznie pozdrawiam. I powiedział, że w jednym wykocie jest, napisał raczej, że w jednym wykocie jest 8, a w drugim 9 młodych. Co do pierwszego wykotu zgadł, bo tu jest 8 młodych. W drugim wykocie jest, było, znaczy nie wiadomo ile jest teraz, 11 młodych, także tu o 2 pomyłka, ale było to w sumie najmniejszy błąd ze wszystkich, także ten właśnie kanał chciałbym bardzo pozdrowić. Udało Ci się, można powiedzieć, Twój kanał został wyróżniony na filmie, bo udało Ci się, byłeś najbliżej po prostu, tak jak obiecałem, zostałeś wyróżniony na filmie. I tutaj zaraz sobie przejdziemy do tej samiczki, do młodych tej samiczki. Także ja sobie ją wyjmę, bo one są dosyć mocno nerwowe, jedna jak i druga. Dlatego tu nie chciałbym ich zbytnio odnerwować i zaraz przejdziemy sobie do sprawdzania. Także ja sobie przygotuję wszystko, natrę rękawiczkę jej zapachem i przygotuję skrzyneczkę, więc zaraz do Was wracam. Jak widzicie, samicę sobie już wyciągnąłem. No i tutaj mamy skrzyneczkę. Do niej będziemy sobie po prostu te młode wyjmować. Będzie to po prostu dla mnie prostsze. I mam wrażenie, że lepiej będzie się też Wam oglądało. Lepiej to będzie widać. Także jak mówiłem przed chwilą, młodych było 8 i zaraz sobie sprawdzimy, czy wszystkie żyją. Już od razu widzę, że sporo podrosły. I wyglądają nam bardzo ładnie nakarmione. Także myślę, że na razie 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz cudownie. Bo musiałem coś przeoczyć ostatnio, albo źle policzyć. Na razie sprawdzałem tylko raz. Tu jest młodych 10. No to zaraz sobie sprawdzę to bliżej. Ale okazało się, że młodych jednak nie jest 8. Nie wiem, jak się stało, jak to się stało. Pierwszy raz w ogóle mi się zdarzyło pomylić. Nie wiem, czy gniazdo, czy... Po prostu sprawdzałem szybko dosyć wtedy. Ale młodych tu jest 10, nie 8. Także nie wiem, jakim cudem się pomyliłem o dwie sztuki, zaraz sobie jeszcze przeliczę na powrocie. Ale młode wyglądają bardzo ładnie. Jest to pierwszy wykot tej samicy, ale
Powiem, nie spodziewałem się aż takiego błędu, bo nigdy mi się nie zdarzyło w ogóle pomylić, ale żeby się pomylić o dwa, to też jest niespotykane. No mówię, raz na raz i to gniazdo sprawdzałem, także i to też już jakiś czas temu. 4, 5, 6, 7, nie no, 10 sztuk. I powiem, na 10 sztuk to bardzo ładnie nakarmiony. Samica pierwszy wykot. No samica też schudła dosyć sporo. Ten jest największy. W ogóle są 3 czarne. Właśnie, jednego czarnego na pewno ostatnio przeoczyłem. Jednego biało jakiegoś. Zobaczymy jak ten. One też nie są takie całkiem czarne. To po samcu wielkim miasto srebrzystym one też będą trochę barwy zmieniać. Ale teraz niespodzianka, że się pomyliłem. Mam nadzieję, że w tej drugiej się nie pomyliłem. Zaraz sobie przejdziemy do tych drugich, także zobaczymy. Też ze skrzynką, tylko muszę wymienić oczywiście siano. No i cóż, 10 sztuk bardzo ładnie wyglądających. Znaczy jest jakaś tam różnica pomiędzy największym i najmniejszym, aczkolwiek chyba jeden jest tylko taki mniejszy. Młode mają już tak tydzień i jeden dzień tak naprawdę. Także mam nadzieję, że już wszystko będzie w porządku. Samica trochę schudła, ale no już od... Jeszcze ten tydzień będzie decydujący, czy będzie z nimi wszystko w początku, czy nie. Bo później to już zaczynają coś skubać same i radzą sobie dużo lepiej. Dobrze, no to tutaj już nie będę nic robił. To będę musiał samicę wyrzucić. Zmienić ściółkę, ale to w przyszłym tygodniu dopiero. Więc w przyszłym tygodniu, już jest od jutra, także... Ten zaraz sobie włożę samicę i przejdziemy do kolejnej samicy. I muszę sobie sprawdzić, kogo jeszcze muszę wyróżnić, bo może... Ktoś był bliżej niż ta osoba, którą wcześniej przeczytałem. Także ja sobie to sprawdzę i zaraz wrócimy sobie, włożę samicę i przejdziemy sobie do kolejnej samicy, która na pewno miała więcej młodych niż ta. Ale nie o 3, tylko o 1. A może inaczej jeszcze, zobaczymy. Dobrze, zaraz do Was wracam. Tutaj jest kolejna samiczka. W międzyczasie sprawdziłem sobie, czy był ktoś bliżej niż Michał. Ale nie, Michał i tak mimo wszystko, że ja się pomyliłem, był najbliżej. Podałem w sumie największą liczbę młodych, także tutaj nie będę nic zmieniał, bo on po prostu najbliżej. Także mimo, nawet jeśli tu by się zmieniła liczba, to nie zmieniłby się ten, który był najbliżej tej liczby. I cóż, tutaj zaraz będziemy sprawdzać u tej samiczki. Ta samiczka miała na pewno więcej młodych na początku. A zaraz zobaczymy, czy 11 na pewno, czy też się pomyliłem, ale wydaje mi się, że jednak tu na pewno sprawdzałem dokładniej, bo było więcej młodych. Też to dokładniej przeliczyłem, ale zaraz się okaże. Samiczkę sobie też wyjmiemy, ta samiczka jest w większej klatce trochę, ale to zaraz ją wyjmiemy. Tu będzie miała też więcej miejsca do odchowywania młodych. I co? I co do niej, to tak jak u tamtej. Pierwszy wykot, samica 5,5 kg, tamta też, także zobaczymy jakie te młode będą. No, jest ich dużo. Miejmy nadzieję, że u tamtej będzie wszystko w porządku i że u tej jest wszystko w porządku po tych paru dniach. Wtedy młode nie były do końca równe, zobaczymy jak jest teraz. Tamta samiczka schudła, to dopiero jak sobie będę wyjmował, to poczuję jak jest w jej przypadku. Czy też schudła, czy nie. No ale jak karmi młode, to na pewno jakiś ubytek jest. Dobrze, także ja sobie ją wyjmę i zaraz do Was wrócę. Przygotuję sobie skrzynkę, natrę zapachem rękawiczkę. Także samicę sobie już wyjąłem i zaraz przejdziemy do sprawdzania. Skrzynka ta sama, tylko z wymienionym sianem. Co do samicy, to schudła mniej niż tamta. Teraz zobaczymy jak tu jest z liczbą młodych. W ogóle samica ma taki dosyć fajny zwyczaj, że lubi tutaj skoczyć na gniazdo. Raz, no młode mniejsze na pewno, już czuję. Dwa, o, ten jest duży. Trzy, o, ten jest znowu mniejszy dużo. Cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem.
8. Dziewięć. No mi się to sobie i 10. No tu już błędu raczej nie było, jeśli chodzi o ten, tylko gdzieś tu muszę poszukać. Tu nie widzę pod gniazdem. Dobra, ja to poszukam już. Też jeszcze chwilę tu popatrzę. Jest jeszcze to jedno młode. Ale nie widzę, nie wiem. Gdzie ono może być, w sensie... No nie żywe, zaraz jeszcze przeliczymy. Na... jeszcze raz. Tutaj są te młode, zaraz po prostu przeliczymy jeszcze raz. Czy się nie pomyliłem, ale raczej młody jest o jedno mniej niż było. Raz. Dwa. Trzy. O, to jest trochę większe. Cztery. O, to jest najmniejsze chyba. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I to największe chyba ze wszystkich. Dziesięć. Tak, to jest wszystko. Nie wiem, gdzie samica jeszcze to jedno młode zakopała na terenie gniazda, go po prostu nie widzę, także pewnie go zakopała. No większość samic jednak zakopuje, znaczy gdzieś za gniazdo daje i zakopuje. Także jedno młode odpadło. Z tych młodych różnice są dosyć spore, większe niż u tamtej, ale samica też mniej schudła, pewnie trochę gorzej karmi. Tak obstawiam, ale no może później, może teraz sobie już poradzi. I te młode, które tu są, odchowa. Różnica między najmniejszym a największym młodym to będzie prawie dwukrotna, ale to zobaczymy, jak to będzie. 10 tutaj jest, było 11, to na pewno, to jestem pewien, że było 11. Bo tutaj liczyłem dwa razy, bo przy takich dużych ilościach to już z reguły się dokładnie liczę. I raczej nie policzę się żadnego młodego dwa razy. A za mało tam powiedziałem. Nie wiem, jak się to stało, ale no czasami się może zdarzyć. Tylko się boję o te młode trochę, bo samica bardzo często tutaj właśnie, jak się zdenerwuje, skacze na gniazdo, staje na tym gnieździe i żeby się któremuś coś nie stało, bo czasami się tak zdarza. Już miałem takie przypadki dwukrotnie, że samica coś takiego młodemu zrobiła. Najczęściej wtedy jest problem z nogami. No i później najczęściej takie młode już są wadliwe. Cóż, mimo wszystko 10 sztuk, bardzo ładny wynik. Według mnie nawet trochę za dużo. Jeśli ktoś regularnie ogląda mój kanał, to wie, że ja wolę takie wykoty między 5 a 7 sztuk. Dla mnie to są wykoty najlepsze, bo młode są też najładniejsze. Chociaż tak jak u tej samicy obok, nie mogę się do niczego przyczepić. Młode są bardzo ładne. Tutaj różnice są duże, ale zobaczymy, może później się to uda nadrobić. Ja tu też samicą staram się jak najbardziej tą dietę urozmaicać. Też mieszance, dodatków dosyć sporo daje, żeby po prostu tutaj miały z czego ten pokarm syntezować. No i cóż, co do tych wykotów dwóch, to tyle. Będę je sprawdzał jeszcze za 4 dni, jak będę miał 11 dni, 11-12, żeby sprawdzić, czy wszystkie otworzyły oczy, bo to też bardzo ważne, chyba najważniejsze dwa sprawdzenia to są 3 dni po wykocie, bo wtedy najwięcej młodych pada i może być jakieś coś martwe młode zostać. No tutaj padło później, ale samica już z reguły te później młode gdzieś zakopuje poza gniazdem, a jak jest w szoku, to może jakieś zostać. No i właśnie ten 11-12 dzień, kiedy już młode powinny mieć otwarte oczy, a jak nie mają, no to już należy te oczy przepłukać czymś, pomóc po prostu, żeby te oczy otworzyły, bo później mogą być problemy ze wzrokiem.
I cóż, ja już tutaj wychodzę z klatki. Wezmę skrzynkę, zaraz włożymy samicę i przejdziemy sobie do tych samic, które miejmy nadzieję wykoczą się za jakiś miesiąc. Także ja tu włożę samicę i przejdziemy sobie do tych samic, które zostały bądź mają zostać dopuszczone w ciągu najbliższych dni. Dobrze, ja tu zaraz włożę samicę i wrócę do Was. Tu jak widzicie, samica jest już w środku, skończyła się woda. Będę jej musiał w najbliższych dniach też wymienić poidło, bo to będzie za małe. Jeszcze wystarczało, ale już widzę, że zaczyna brakować jej tej wody. Także ja zaraz po filmie jej uzupełnię i miejmy nadzieję, że i ta, i zarówno ta, jak i tamta samica młode będą już ładnie chować to, co mają. No młode są już nawet pierwsze zamówienia, także oby się ładnie chowały. I teraz przejdziemy sobie do samiczek, które kocić miejmy nadzieję będą się za miesiąc. I zaczniemy sobie od tej samiczki, bo ona została już wczoraj dopuszczona, mi tu wyrywała siana z paśnika. Ale to nic, za niedługo będę miał sprzątane, także ten nie sprzątałem, tylko w tym tygodniu niestety nie wyrobiłem się i będę musiał w przyszłym tygodniu jakoś to załatwić szybciej niż w sobotę, ale to zobaczymy, jak to wszystko będzie. Samica została dopuszczona wczoraj, została dopuszczona, na początku chciałem dopuścić czwartek, ale czwartek dopuścić się nie dała i dała się dopiero wczoraj, czyli w sobotę, tak, w sobotę. No i miejmy nadzieję, że tutaj u niej będzie wszystko w porządku. Najstarsza samiczka, która będzie miała młode, która planuje, żeby miała młode w hodowli, samica ponad dwuletnia, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jak ktoś wie, to wie i oglądał wcześniej filmy, to ona miała małe problemy, nawet na ostatnim filmie o tym mówiłem, ale już wszystko jest w porządku i miejmy nadzieję, że będzie mogła. Jeszcze na pewno będę sprawdzał, ale to w przyszłym tygodniu. No i co do niej, to tyle. Już wykotów miała kilka, wszystkie udane, także miejmy nadzieję, że i ten będzie udany. Została oczywiście dopuszczona, bo to samica wielka jasnosrebrzysta, do samca wielkiego jasnosrebrzystego, do tego tutaj u góry. I do niego zaraz będzie dopuszczona jeszcze kolejna samiczka, a mianowicie ta samiczka, bo jej się niestety też próbowałem w czwartek, tamtą po południu, tą wieczorem, ale ani jedna, ani druga się dopuścić nie dała. I tam sobie dopuścimy dzisiaj, zobaczymy, może wywołał to u niej ruję. Będzie to jej drugi wykot u mnie w hodowli i zarazem w ogóle. Drugi wykot, samica ma ponad rok, ale to wszystko mówiłem na ostatnim filmie o stadzie podstawowym. Dosyć długim filmie, ponad 20-minutowym. Poświęciłem dosyć sporo czasu dla tego stada podstawowego. Ona będzie dopuszczona zaraz po filmie i zobaczymy, czy się da dopuścić, czy nie. Jak dopuszczę wszystkie samice, czyli tą i jeszcze zaraz co jedną pogodę, to na pewno dam znać na karcie społeczności. I miejmy nadzieję, że wszystko też będzie w porządku z nimi. Samica, tak jak mówiłem, ona waży 5 kg. Tamta samica wielka jasno-srebrzysta też około tego. Także zobaczymy jak to będzie z nimi. Oczywiście też będzie dopuszczona do samca wielkiego jasno-srebrzystego i ta ostatnia też. Samica jest trochę mniej agresywna, bo ona jak przyjechała do mnie, to była bardzo agresywna. Dotknąć ją było bardzo ciężko, a trzeba było uważać, żeby też nie stracić kawałka palca. No i tutaj mamy już ostatnią samiczkę, która ma zostać dopuszczona jutro, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Ona też została, próbowałem dopuścić, w ogóle żadna się nie dała dopuścić za pierwszym razem. Ta była dopuszczana w piątek i też nie wypaliła. Samica najmniejsza z tych, 4,5 kg, po dwóch wykotach, jeden u mnie, jeden u poprzedniego właściciela. W ostatnim wykocie 7 młodych, z czego 6 odchowanych, bardzo ładne młode były. Te 6, także miejmy nadzieję, że tutaj też będzie wszystko z nią w porządku, że się wykoci, że da się dopuścić na początek, a później się wykoci, będzie wszystko w porządku. Też do samca wielkiego jasnosrebrzystego wszystkie samice mieszańce dopuszczam do tego samca właśnie, także dalej do zmian nie ma. No i to są te samice, które miejmy nadzieję, że za około miesiąc się będą kocić, bo samica belgijska jeszcze się nie nadaje, po prostu
Po prostu cały czas ma łzawiące oko. Mówiłem ostatnio, że mam pomysł pewien, ale jeszcze nie będę zdradzał jaki. Dobrze. W tym filmie to było na tyle. Pokazałem wam właśnie te wykoty. Miejmy nadzieję, że te samiczki sobie już poradzą. Pokazałem wam też samiczki, które... No tą jedną, co została dopuszczona, i te dwie, które zostaną dopuszczone w ciągu najbliższych dni. Oczywiście przypominam o tym, żeby jeśli ktoś chce zostać pozdrowiony na kolejnym filmie, to napisał w komentarzu. Ja sobie trzy osoby, nie wiem jeszcze, czy te, które będą najszybciej, czy w sposób losowy. Zobaczymy. Może w sposób losowy będzie jeszcze ciekawiej niż w taki sposób co najszybciej. Tu widzicie samca, do którego zaraz będę dopuszczał samicę. Kolejną samiec ze sporą wylinką aktualnie. O, ten samiec już krył kilkanaście razy. Na pewno, także doświadczenie ma już potężne, ale wiek też już nie jest najmłodszy, niestety, ale jak na samca jeszcze nie można powiedzieć, że jest stary. Dobrze, dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam co jakiś czas na kartę społeczności, tam często się coś pojawia, planuję też kolejną rzecz otworzyć związaną z kanałem, ale to dopiero w ciągu, myślę, nie szybciej niż w ciągu 2 tygodni, czyli za ponad 2 tygodnie dopiero coś takiego będę myślał. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, bo to też trzeba mieć trochę więcej czasu i pomysł, jak dokładnie zrobić. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!